Cześć! Za nami losowanie turnieju wimbledońskiego 2024. Trzeba przyznać, że polskie tenisistki łącznie z Igą Świątek nie miały szczęścia. Dużo więcej radości myślę, że po tej ceremonii losowania ma Hubert Hurkacz. Jak to wygląda? Zapraszam na najnowszy odcinek programu tenisowego. Zacznijmy od spraw takich ogólnych. Turniej w Londynie rusza 1 lipca, w najbliższy poniedziałek. To trzecia impreza wielkoszlemowa w tym roku. Hubert Hurkacz jest jednym, myślę, z faworytów, jeśli chodzi o takie szerokie grono. Iga Świątek jako liderka światowego rankingu, tenisistka najlepsza w tym sezonie, na pewno też jest zawodniczką, na którą trzeba uważać, ale z drugiej strony wiecie, że Iga nie czuje się jeszcze najlepiej na tej nawierzchni, chociaż lepiej niż w poprzednich latach. Tak przynajmniej mówiła na koniec Wimbledonu 2023. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Największymi faworytami są, myślę, że jednak Sinner, Alcaraz u kobiet, Rybakina, Sabalenka, chociaż te dwie ostatnie mają pewne problemy zdrowotne w ostatnim czasie, o czym opowiadałem niedawno na kanale. Specyfika trawy oczywiście decyduje, gdzie piłka odbija się szybciej, niżej, ten kozioł wygląda inaczej i z tego powodu część zawodników lubi grać na tej nawierzchni, a część niespecjalnie. Tytułu bronił Carlos Alcaraz wśród singlistów i Markéta Wondruszowa, niespodziewana mistrzyni Wimbledonu zeszłorocznego wśród pań. To, co trzeba przyznać, że Iga nic nie musi w tym turnieju, nie grała w tym roku na trawie, postanowiła odpocząć po Roland Garros, gdzie znów okazała się najlepsza. Powtórzyła historię z 2022 roku, gdzie też wtedy nie wystąpiła w turniejach przygotowujących do imprezy wielkoszlemowej w stolicy Wielkiej Brytanii. Rok temu zagrała w Bad Homburg, wtedy doszła do ćwierćfinału, później Wimbledonu. To jest jej dotychczas najlepszy wynik na trawiastych kortach w Londynie. Jak będzie w tym roku? Ciężko mi do końca powiedzieć, bo tak jak mówię, nie przygotowywała się w tym trybie turniejowym, ale to z drugiej strony zdążyła odpocząć po rywalizacji w stolicy Francji. Presja na pewno będzie mała, bo cel numer jeden to jednak igrzyska, jeśli chodzi o ten rok, a tym bardziej najbliższe tygodnie, więc na Wimbledonie może podejść trochę z większym luzem, mniejszymi oczekiwaniami. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę drabinkę, no to trzeba przyznać, że nasza tenisistka numer jeden rankingu nie miała szczęścia. W połówce trafiła najgorzej jak mogła, bo na Jelenę Rybakinę uważam, że to jest gorsze trafienie niż gdyby to była Aryna Sabalenka, bo jednak Rybakina, oczywiście obie mają problemy zdrowotne w ostatnim czasie, ale Rybakina to jest była mistrzyni Wimbledonu 2022. Jednakże trzeba przyznać, że i z Berlina, i z imprezy w Eastbourne wycofywała się z powodów właśnie na tle zdrowotnym. W swojej połówce Iga ma, o matko, Ons Jabeur, Jelenę Ostapienko, Caroline Garcia, Annę Kalińską, Daniel Collins, Markétę Wondruszową, Rybakinę wspomnianą i Jessica Pegula. No gorzej na pewno wylosować nie mogła. To jedno z najgorszych losowań wielkoszlemowych Igi w całej dorosłej karierze, a na pewno jeśli chodzi o wszystkie możliwe układy i rozwiązania w Londynie. Jessica Pegula to mistrzyni przecież turnieju niedawnego w Berlinie, gdzie nasza tenisistka Iga wycofała się w ostatniej chwili słusznie, bo musiała odpocząć po Paryżu. Zacznijmy jednak od pierwszej rundy. Tam Iga rywalizować będzie z Sofią Kenin, 39. tenisistką świata, która miewa przebłyski. Amerykanka oczywiście nie gra tak dobrze jak kilka lat temu, gdy wygrywała Australian Open, gdy dochodziła do finału Roland Garros, przegrywając z Igą Świątek, gdy to Polka wtedy pierwszy raz sensacyjnie wygrywała w Paryżu. Kenin ostatnio szybka porażka w Eastbourne, ale tam przeszła jednocześnie eliminację. Wcześniej trzecia runda Roland Garros, 1-16 w Rzymie, a na początku tego roku zanotowała serię 9 porażek z rzędu. Absolutnie koszmarną. Panie rywalizowały Iga i Sofia w pierwszej rundzie tegorocznego Australian Open. Polka wygrała 7-6, 6-2, ale to nie był łatwy mecz. Wyszła ze stanu 1-3, a potem jeszcze 4-5, gdy to Kenin miała serwis, który mógł zakończyć pierwszą partię. Kenin to tenisistka miewająca, tak jak mówię, przebłyski, potrafi zaskoczyć. Dobra końcówka poprzedniego roku, gdy to w turnieju pokazowym na Bliskim Wschodzie pokonała Arynę Sabalenkę, a wcześniej doszła do finału turnieju WTA zarówno w Guadalajarze, jak i w San Diego. W drugiej rundzie nasza tenisistka, jeśli pokona Sofię Kenin, będzie mierzyć się z Francesco Jones, to jest Brytyjka rywalizująca z dziką kartą, 217 na świecie.
albo z Petrą Martić, Chorwatką 74. w rankingu WTA. Obie zawodniczki absolutnie w zasięgu Igi, ale już od trzeciej rundy mogą być schody. Tam czekać na Igę mogą Putintseva, Kerber, Siniakova. No zwłaszcza Putintseva, 34. na świecie, która wygrała kilka dni temu zawody w Birmingham na trawie rangi WTA 250. Pokonała wtedy w tej imprezie Kalininę, Tomljanović w finale czy Cocchiaretto. W czwartej rundzie na świątek trafić może Ostapienko albo Garcia, w ćwierćfinale Wondruszowa albo Collins, a w półfinale Jessica Pegula, Jelena Rybakina albo Ons Jabeur. W finale z najwyżej rozstawionych no to Sabalenka albo Goff. Goff w tym momencie druga na świecie, Sabalenka trzecia. Oczywiście to jest tylko papier. To nie jest tak, że Iga musi trafić na Ostapienko w czwartej rundzie. Wiele wskazuje na to, że tak nie będzie, bo Łotyszka jest absolutnie chimeryczną zawodniczką. No ale jednak ta potencjalna drabinka układa się w sposób wymagający i to w sposób zdecydowanie wymagający. Jeśli Iga doszłaby do finału po takiej drodze i takich przeciwniczkach, jakie mogą na nią trafić, to absolutne czapki z głów, ale zobaczymy, tak jak mówię, presja w tym roku, zwłaszcza w tym roku i Wimbledon będzie mniejsza niż zwykle, bo za chwilę Igrzyska Olimpijskie. Szczęścia nie miały w losowaniu także Magda Linet i Magdalena Fręch. Ta druga w pierwszej rundzie trafiła na Beatrice Haddad-Maję, 20. tenisistkę świata. Fręch jest w tym momencie 56. Haddad-Maja może nie gra najlepiej w ostatnich tygodniach, nawet na pewno. Dość szybko odpadła z Roland Garros, ale jednak to jest zawodniczka czołowa, która ma większy potencjał, wydaje mi się, w tym momencie niż Polka i będzie to trudny bój przed Magdaleną Fręch. Oby poradziła sobie dobrze, bo w jej przypadku apetyty są, myślę, wysokie. Dobrze Magdalena radzi sobie na kortach trawiastych. Tak było w poprzednim roku, w tym sezonie także już zaprezentowała się z niezłej strony i miejmy nadzieję, że pokona tą Brazylijkę. Na pewno jest szansa na niespodziankę, ale z drugiej strony też wolałbym jednak łatwiejsze losowanie. Jeśli chodzi o Magdę Linet, no to tutaj też niestety Ukrainka Świtolina, 21. na świecie, która przecież w zeszłym roku była w półfinale Wimbledonu, w ćwierćfinale wyrzuciła Igę Świątek. Linet to w tym momencie 46. zawodniczka kobiecego rankingu. Znów jest szansa, żeby pokonać Świtolinę, bo Magda zwłaszcza z zawodniczkami z czołówki potrafi grać bardzo dobrze, ale też wolałbym, żeby jednak to losowanie było nieco łatwiejsze. Jeśli chodzi o Coco Gauff, to w pierwszej rundzie czeka na Caroline Dolehide, Amerykankę, swoją rodaczkę. W następnych rundach to losowanie dla Gauff układa się, myślę, dość nieźle. Kostiuk, Paolini, Noskova, z wyłączeniem Azarenki, Białorusinki, która znów gra bardzo dobrze w ostatnich tygodniach, będzie groźna, no ale zobaczymy, czy do tego meczu Gauff-Azarenka w ogóle dojdzie. Sabalenka ma naprawdę łatwą drogę, z wyłączeniem także jednej tenisistki, Miry Andrejewej, z którą to Białorusinka przegrała w ćwierćfinale niedawnego Roland Garros, ale jak pamiętacie, miała wtedy spore problemy zdrowotne. No a obok Andrejewej, no to Sabalenka ma Graczową, Kasatkinę, Sakari, która przecież w Wielkim Szlemie nie radzi sobie od dawna, Emmę Raducanu, co do której nic nie wiadomo, czy Shiwei Cheng, Chinkę, z którą to Sabalenka poradziła sobie chociażby w tym roku w finale Australian Open. Hubert Hurkacz jest naszym rodzynkiem, jeśli chodzi o singlową drabinkę męską i on, trzeba przyznać, miał dużo więcej szczęścia niż polskie tenisistki, jeśli chodzi o losowanie turnieju w Londynie. W pierwszej rundzie jego rywalem będzie Radu Albot, 145. w tym momencie tenisista świata. Hubert jest 7. na świecie, najwyżej w karierze w tym momencie. W swojej połówce Polak ma Dżokowicza, co do którego jest mnóstwo wątpliwości, w jakiej będzie formie, czy to w ogóle dobra decyzja z punktu widzenia Serba, żeby grać w stolicy Wielkiej Brytanii na trawie, a nie regenerować się i przygotowywać już tylko pod Igrzyska, gdzie przypomnijmy, jeszcze nigdy nie wywalczył złota olimpijskiego, ale to są problemy i wątpliwości Dżokowicza. Hubert obok siebie w drabince ma Zwieriewa, z którym niedawno wygrał w Halle, Cerundolo, Felixa Ogier-Aliassime'a, Rublowa, De Minora, Fritza czy Tsitsipasa. Myślę, że to jest całkiem niezły zestaw potencjalnych rywali, jeśli chodzi o naszego zawodnika. Hubert będzie na pewno w gronie faworytów i tutaj tylko się zastanawiam, czy udźwignie presję, no bo tak naprawdę
Hurkacz, Djokovic, Sinner, Alcaraz, Włoch i Hiszpan znaleźli się w jednej połówce, czyli znów możemy być świadkami ich pasjonującej rywalizacji na korcie w bezpośrednim spotkaniu. Jeśli Hubert utrzyma jakby nerwy na wodzy, wytrzyma presję oczekiwania, to myślę, że półfinał jest realny w tym roku, ale oczywiście poczekajmy. Jeśli chodzi o Hurkacza, to kolejnym rywalem w ewentualnej drugiej rundzie może być Francuz Fils albo Szwajcar Stricker. Dalej może to być Andy Murray, może Czech Tomasz Machacz. Poczekajmy. No a już w kolejnych rundach, tak jak wspomniałem, Ožir Aliassime, Cerundolo. Myślę, że to są zawodnicy, z którymi nasz tenisista, jeśli będzie grał dobrze, to powinien sobie poradzić. Piszcie koniecznie na koniec w komentarzach, jak patrzycie na drabinkę Iggy, Huberta, Magdaleny Fręch i Magdy Linet. Kto waszym zdaniem okaże się najlepszy w tym roku w Londynie i jak oceniacie właśnie szanse polskich tenisistów? Który z nich zajdzie, Iga, Magda, Magdalena czy Hubert, kto z nich zajdzie najdalej w tym roku na trawiastych kortach wimbledońskich? Trzymajcie się mocno, pozdrawiam.